Dzień dobry, witamy i zapraszamy na ostatni w tym sezonie odcinek naszego cyklu Akademia Flash. Zespół rezerw Lecha Poznań oraz ekipa juniorów starszych zakończyły już swoje rozgrywki. Wobec tego od razu przechodzimy do drużyny juniorów młodszych Kolejorza, która w miniony weekend rozegrała swój ostatni mecz w tym sezonie. I trzeba przyznać, że piłkarze trenera Bartosza Bochińskiego zmagania w grupie B Centralnej Ligi Juniorów do lat 17 zakończyli z przytupem, bo pokonali w Popowie zespół Akademii Piłkarskiej Rejsa aż 7-1. Pierwsze dwa trafienia dla niebiesko-białych w odstępie zaledwie 3 minut strzelił Maksym Pietrzak, który najpierw pokonał bramkarza rywali mocnym uderzeniem lewą nogą, a chwilę później poprawił strzałem głową. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy młodzi Lechici dołożyli kolejne dwa gole, a ich autorami zostali Filip Warciarek oraz Dawid Zięba, który przed swoim trafieniem ograł jeszcze efektownie jednego z obrońców rywali. Po zmianie stron, mimo aż 5 roszad przeprowadzonych w przerwie, Lechici ani na chwilę nie zwolnili tempa i zdobyli kolejne 3 bramki. Dwa trafienia na swoim koncie w tej części gry zapisał występujący w ataku Aleksander Nadolski, a gol numer 7 był autorstwa wprowadzonego z ławki rezerwowych Igora Kuchty. Rywalom udało się trafić do siatki tylko raz w samej końcówce spotkania. Wtedy to wprowadzonego na boisko kwadrans wcześniej Krystiana Dożynkiewicza pokonał Oliwier Siuda. Zmagania ligowe zakończyli w ostatni weekend także trampkarze Kolejorza i oni również zrobili to w niezwykle efektowny sposób, pokonując w Popowie Juventus Akademii Bydgoszcz aż 8-0. Już po 10 minutach rywalizacji byli na 3-bramkowym prowadzeniu, a do siatki trafili w tym czasie Bartosz Zaranek, Jan Kniat i Ingor Stankiewicz. Efektowny był zwłaszcza gol drugiego z wymienionych piłkarzy, który został poprzedzony składną akcją złożoną z kilku szybkich podań na lewej stronie boiska. Po kolejnych 5 minutach niebiesko-biali prowadzili już 4-0, a kolejnego gola na swoim koncie zapisał Kniat. Do przerwy Lechici wbili więc rywalom 4 bramki i tyle samo dołożyli po zmianie stron. Na 5-0 trafił wprowadzony w przerwie Wojciech Szymczak, a później 2 kolejne gole do swoich statystyk dopisał Stankiewicz. Wynik spotkania na 8-0 swoją drugą bramką ustalił zaś Zaranek. Trampkarze zakończyli w tym momencie sezon ligowy pewnie zwyciężając w swojej stawce, a teraz przed nimi półfinały Mistrzostw Polski, w których rywalem będzie Legia Warszawa. Pierwsze spotkanie piłkarzy trenera Damiana Sobutki z ekipą ze stolicy odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 12:00. Na boisku w Popowie. O przebiegu tego spotkania opowiemy szczegółowo w osobnym materiale, a tymczasem zamykamy kolejny już sezon Akademii Flash. Na następne odcinki zapraszamy, gdy do gry po letniej przerwie wrócą rezerwy oraz grupy młodzieżowe Lecha Poznań. Do zobaczenia!